Skwer Pionierów to dla wielu Kołobrzeżan bardzo ważna przestrzeń w naszym mieście. Dlatego magistrat uznał, że przed przystąpieniem do opracowania regulaminu konkursu architektonicznego i późniejszej rewitalizacji tego miejsca należy poznać opinie oraz oczekiwania mieszkańców. Postanowiliśmy przeprowadzić wśród mieszkańców ankiety i 7 marca zaprosiliśmy Kołobrzeżanki i Kołobrzeżan na Skwer Pionierów. Przygotowaliśmy spotkanie, podczas którego mogli mieszkańcy wypełniać ankiety. Ankieta zawierała 8 pytań merytorycznych oraz pytania o dane demograficzne. Pytaliśmy m.in., czy ten skwer jest w ogóle ważnym miejscem dla mieszkańców, co podoba się bardzo mieszkańcom, co uważają, że powinni zmienić, a jeśli zmienić, to jakie mają pomysły na to, jak zmienić, odmienić to miejsce. No i zapytaliśmy jeszcze przy okazji o ulicę Sybiraków i ulicę Łopuskiego. Mieszkańcy większością głosów przyznali, że wśród elementów obecnego zagospodarowania skweru najbardziej lubiana jest fontanna, ale również drzewa i nasadzona roślinność. Plac doceniono również jako miejsce spotkań i organizacji imprez. Łącznie zebrano 250 ankiet, z czego 50 przysłano w formie elektronicznej. To, co powinniśmy poprawić, w zasadzie pokryło się z naszymi obserwacjami, spostrzeżeniami. Na pewno musimy bardziej zadbać o zieleń, na pewno musimy wymienić nawierzchnię. No i zadbać o elementy małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci. Według większości ankietowanych skwer powinien się łączyć w spójną całość z placem 18 marca. Jeżeli chodzi o małą architekturę, to również i nawierzchnię, to również tu są uwagi, które zamierzamy wykorzystać. Na pewno ujednolicić nawierzchnię, no to widać gołym okiem, że powinniśmy wreszcie te nawierzchnie ujednolicić. W kwestii zabudowy handlowo-gastronomicznej, mieszkańcy twierdzą, że owszem, mogłyby pozostać te pawilony handlowe, ja też tak uważam, ale na pewno trzeba podnieść estetykę tych miejsc. Wyniki konsultacji posłużą do przygotowania konkursu architektonicznego. Nagrodą w nim będzie realizacja wyłonionego projektu, która może się rozpocząć już w przyszłym roku. Całość konferencji nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.